zawsze podobne powitanie. Od razu po przebudzeniu. Spodnie, koszulka, kierunek, hala. Dzisiaj może skończę żniwa, ale mówię, że może, bo jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Zobaczcie sami. Tam jest Kuba. Kuba głęboszuje właśnie pole, pola pod buraki. Po pszenicy, która była skoszona pierwsza. Zaraz zobaczymy, już jakiś krótki test zrobił. Przedstawił, coś tam w polu nagrywał. Dzisiaj głęboszujemy pod buraki. Tutaj elegancką maszynką. Jeszcze ja chcę popatrzeć, jak to idzie. I czy faktycznie trzeba te końcóweczki przekładać, zmieniać, bo one są jakby od początku kupna maszyny. Muszę sprawdzić, ile dokładnie przerobiła, ale jeszcze obracane nie były. Jest jeżdżenia. Tak to fajnie, bo wolno się jedzie. Kierownica sama prowadzi. Filmy na YouTubie można oglądać. Co nie, Kuba? No nie może odpowiedzieć, no. Ewentualnie będzie komentarze pod filmami pisał. Jest taka specyficzna fala. Możecie to zobaczyć. Czyli ziemia się podnosi i opuszcza. Nie ma tutaj takiego aktywnego mieszania tej gleby. Na takiej głębokości to by było też może nawet niekorzystne, ponieważ mieszanie dobrej jakościowo gleby z martwicą, no raczej jakoś specjalnie pożądane nie jest. Czekaj, czekaj, Kuba. Zobaczmy te końcówki, jak już tu jesteś. No. No, one jeszcze zmieniane nie były. To jest w zasadzie pierwszy, no, od początku. A jeszcze jest opcja, żeby je przełożyć na drugą stronę. Sama ta słupica też jeszcze ma żywot spory, patrząc na nią. Budowa bardzo prosta, z przodu takie koła podporowe, po to, żeby tą maszyną nie bujało. Zęby, regulowane hydraulicznie wał, z tyłu kolczasty. Fajnie, jak on idzie do dołu, fajnie rozdrabnia trochę tą ziemię, jeszcze miesza. No i w zasadzie tyle. Jak to idzie? Do przodu, nie? Co? Paliwa akurat starczy i... A, wiesz co, on zrobił trochę wał, leciutko opuścił. Jest jeżdżenia. Buraki lubią takie zabawy. Zresztą ja już to w którymś odcinku testowałem, sprawdzałem, jak głębosz pływa na plony i na jakość, na to, jak rośliny rosną, więc bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. Efekty są spoko i nie wiem, czy mogę się już chwalić, chyba jeszcze nie, ale nowe zakupy mnie czekają. Nowe zakupy, nowa maszyna. Kurczę, nie będę na razie zdradzał. To jest maszyna, o której gdzieś tam marzyłem. Widziała mi się w moim gospodarstwie, natomiast trochę cena mnie zabijała, ale mówiliśmy oczywiście o markach zachodnich, natomiast teraz to będzie polski producent. Zresztą poczekacie, zobaczycie. Ona się tam produkuje jeszcze bardzo mocno. Mam nadzieję, że już na rzepak nie dojdzie, ale na pszenicę już chyba tak. Po tych źdźbłach widać, że jak ona miała nie ustać? Jak ona miała nie ustać? Ścianki grube. Tak to jest, jak się kosi i nikt nie chodzi z boku sprawdzać, czy coś się sypie. Zobaczcie. Jeden pasek. Szerokość headera. Drugi pasek. Szerokość headera. Trzeci pasek. Ładnie. Ładnie. Trzeba udokumentować. Będziemy szukać nieszczelności. Jest jeżdżenia. Kontrola materiału.
temperatura w pryzmie. Trzeba pilnować. Trzeba pilnować, bo jak rzepaczek będzie po 3000, no to co? To piękne czasy, chociaż nawozy za drogie. No, to się jednak równoważy. Co wam powiem? Żniwa jeszcze na kanale trwają, ostatnie odcinki wjeżdżają, chociaż już jesteśmy po ich zakończeniu. Natomiast jeszcze trochę tam fragmentów fajnych zostało. I co? Trzeba by było podsumować rzepak. W moim przypadku odmiana Memory już od kilku sezonów. Bardzo fajne wyniki, bardzo duża mrozoodporność. Stabilne plonowanie. U mnie padały tutaj na polach rekordy. Ten sezon jest bardzo dobry. Poprzednie lata najsłabsze kawałki trójka, najlepsze 5,5 nawet tony. W tym przypadku jeszcze to nie jest zważone, nie jest sprzedane, ale już można celować nawet w 4,5 tony z hektara średnia, więc jest no rewelka, jest rewelka. Także podsumowując rzepak, piękna sprawa. Jeszcze przy takiej cenie to będzie bardzo dobrze. Co dalej? Kolejny odcinek to właśnie zakończenie ostatniego pola rzepaku. Taki kawałeczek, rodzynek mi został. Ostatni skosiłem, ale też zacząłem kolejne siewy, kolejny sezon. Ale o tym już pewnie w następnym odcinku. No i co tam pokazuje? Co tam? Ile tam? 21,8. Jest jeżdżenia. No jak widzicie, u nas ciasno. John Deere's do tyłu i zaczynamy ogarnianie. Żółty przyjaciel na kanale. Biegi nie działają. A powód? No i co się okazało? Że tato nie wyłączył ręcznego i dosłownie, nie wiem, tu jest 30 metrów, zaczął palić się hamulec. Od tego zaczęły się palić kable nad hamulcem. No i co? To jest proszek z gaśnicy. O, tu powietrze schodzi z widlaczka, koło do roboty. No już by się przydało je zmienić z takim bieżnikiem. To wczorajsza walka przy kombajnie. Miałem awarię małą. Powiem wam jeszcze, ale już mam dosyć. Naprawdę. Chciałem go spalić wczoraj. Ale jak skończę dzisiaj żniwa, to zapomnę. A, paliwa mało. Paliwa mało. Na oparach wczoraj wracam. Że wczoraj walka taka nierówna trochę przy jęczmieniu na ostatniej działce. No niestety. No, awaria kombajnu, taka, która mi się powtarza już któryś raz w tym sezonie, w poprzednim. Nie wiem, nie mogę dojść, o co tam chodzi. No, po drodze sporo problemów jeszcze innych, mianowicie ciężarówka taty, już podniesiona tutaj kabina. Stanęła w Niemczech, olej poszedł na poboczu. Kuba zjechał z pola, laweta do ciężarówek. No i walczyli, wrócili, nie wiem, w nocy gdzieś pierwsza, druga ze sprzętem, żeby to pozwozić. Także wesoło. Na razie na ściernisko, bo wszędzie miejsca brakuje. Albo rżysko, jak to woli. Kuba wykosił Zbysiowi pszenicę. Trochę leżała, także ciężko się zbierało, ale mówi, że zadowolony z plonu, że było dobrze. Ale jak widać, no jeszcze sporo u nas pszenic stoi. Tutaj jedna, tutaj druga. No jest jeszcze trochę zbóż do zebrania. To co u mnie, tak jak wspominałem, 1,5 hektara rzepaku. Ale trzeba stół założyć, więc sporo zabawy jeszcze przy stole. No ale mam nadzieję, że dzisiaj koniec zabawy. W końcu
rzepaki już trzeba siać, a to jeszcze żniwa niezakończone. Na razie wygląda to tak, rzepaczek, jęczmień, z tym, że tutaj jeszcze brakuje no 75, to no 3 ciężarówki, no i tam pszenica na końcu. Takie piękne ramię od podsiewacza. No urwało się. Znaczy nie wiem co jest powodem, ale cały czas jakiś problem jest tu. Te śruby się pourywały. Końcówka się oderwała. Przykręcone teraz jest na 4 tylko. Normalnie na 6. No i to ten sworzeń się wysunął i na ziemię. Jeszcze szybkie przezbrojenie. Stół jest założony, czeka, spadł nam po drodze, tak czy inaczej, ale to mniejsza z tym. Szybkie przezbrojenie, to jest do bębna, do tego odrzutnika chyba, przestawienie, położenia. Z tyłu jeszcze noże, tak żeby nie były tak ciasno do siekania ustawione jak do słomy zbożowej. No i wsio, tankowanko i jedziemy. To już w międzyczasie jakaś ciężaróweczka jest remontowana, a z drugiej strony trzeba tamtą wysypać, jest tam jęczmień, wczoraj koszony, tutaj mój stryj użyczył auto. Dawaj! Dawaj, dawaj! Musisz wyprostować! Czekaj, czekaj, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Cofaj. To widzicie. To jest nieporozumienie, taka niska hala. Dobra. To mało coś zleci. Resztę trzeba będzie wyjeżdżać, fadroma i...